Dzień dobry wszystkim, witam was na moim kanale, nazywam się Radek. Kontynuujemy sobie przygodę w Paradise Killer. Ostatnio rozmawialiśmy z Akiko, teraz porozmawiamy z Henrym. A ile nam to będzie dane oczywiście. Jak on tu w ogóle wygląda? No jest w tej klatce. To jest bardzo dziwna klatka w ogóle. Zobaczmy, to jest miejsce, w którym Henry zaczął, jeżeli bierzemy pod uwagę zeznania Akiko. Twierdzi, że uwolnił się o 23:52 i został znaleziony 3 minuty po północy. Bardzo szybko działał, musimy przyznać. Zajęło mu to 11 minut wszystko. Niesamowite. Starlet może zająć się liczbami. Dystans i czas absolutnie do siebie nie pasują. On nie mógł się uwolnić, zdążyć do penthouse'u dotrzeć, złamać wszystkie 4 pieczęcie, zabić radę, a potem dostać się z powrotem do wyjścia penthouse'u i zostać odnaleziony, tak jak twierdzi Akiko. To jest po prostu niemożliwe. No tak właśnie mówię, że strasznie szybko to wszystko miałoby się wydarzyć i wydaje mi się też, że to jest, no nie pasuje do siebie. Zresztą mamy już dwie rzeczy, które... Które nam tutaj chyba nie pasują. Ta butelka, logi. Teraz to, że to było niemożliwe wręcz, żeby on tam dotarł. Zobaczmy jeszcze tylko, czy tutaj coś nam nowego się pojawiło. Lubię to sprawdzać. Okej, okay. Na razie tyle mamy rzeczy. Jeszcze tutaj doktor. Security issue. Tutaj nam się pojawiły dwie rzeczy. Kiko Sword, tak, no jest zniszczony ten jej miecz. No okej. Okay. Zastanawiam się, kiedy zaczniemy tego jakoś używać. Tak de facto w jakimś... Czy to jest koniec gry tak naprawdę, kiedy idziemy na ten sąd i te wszystkie dowody robimy? No nie wiem. Dobra, trochę mamy informacji, chodźmy porozmawiać w takim wypadku z Henrym. Wygląda niespecjalnie dobrze, taka szara skóra i w ogóle. Kim ty do cholery jesteś? To jest Henry Division, główny podejrzany. Mieszkaniec, który urodził się w dywizji Rina 27 lat temu. Ojciec jest nieznany, został aresztowany kilkakrotnie przez marszali za napaść, za kradzież, za podpalenie i tortury nawet. O, tego nie było powiedzianego wcześniej. Uwięziony w Desolation Cell po zabiciu swojej matki w trakcie bycia opętanym przez demona 10 lat temu. Intelektualista i kreatywny, ale... Jest mu ciężko jakby zaaplikować te swoje cechy gdziekolwiek w mieście. Ciężko mu było w szkole, zanim uświadomiony został w kwestiach demonologicznych i bardzo szybko rozwinął się w nim zainteresowanie do matematyki okultystycznej. Mówię, kim ty do cholery jesteś? Ja jestem tutaj śledczą. Zapraszam się zadać kilka pytań, jeżeli chodzi o ostatnią noc. Okej, to pogadajmy. Rozmowa. Fajnie tak sobie posiedzieć. No to zacznijmy z twoją historią. Jesteś mieszkańcem, który się urodził na tej wyspie 27 lat temu. Nikt nie zna twojego ojca. To dziwne, co nie? Pani śledcza. Twój syndykat... O kurczę. Kontroluje całą tą cholerną wyspę, ale ty nie wiesz, kto pieprzył moją matkę? Nie macie żadnego sprawdzenia DNA? Niczego? Byłeś w więzieniu i bardzo często wpadałeś do więzienia marszali, nawet więcej niż ktokolwiek inny. Walki, kradzieże, podpalenia, tortury. I w końcu zamknęli cię, kiedy byłeś opętany przez demona i zabiłeś swoją matkę. Złamałeś prawo, zacząłeś się komunikować z bogami. A jest to przecież akt, który jest zakazany, bo otwarcie ścieżek psychicznych pozwala demonom, innym rasom kosmicznym, obcych, na wchodzenie do naszej rzeczywistości i niszczenie wyspy. Dorastałem bez ojca, na syntetycznej wyspie, w innej rzeczywistości, zmuszany czcić bogów, którzy chcieli rządzić światem. Musiałem się czymś zająć. I jakiś ham, nie może nie ham, jakiś frajer zaczął dawać mi książki na temat demonologii. Powiedział, że byłem uzdolniony, jeżeli chodzi o astralną komunikację czy coś w ten deseń. Okej, ktoś mu dał te książki. I nie wiesz, kto to był? A ty jesteś kurwa głucha? A cóż, wygląda na to, że będę musiała temu przyjrzeć. Wygląda na to, że będę się musiała temu przyjrzeć.
Ja będę potrzebowała się napić czegoś po tym. Przestań. Nie mogłeś się odpowiednio zająć komunikacją z kosmicznymi bytami i demonami, aż w końcu one cię przejęły. Ta radiacja, promieniowanie wyciekało z ciebie i teraz mamy całą martwą strefę. O kurde, to aż tak. To straszne. Demon cię przejął, zabił twoją matkę oraz Grace Bloodlines, naszą główną egzorcystkę. Cokolwiek kurwa mówisz. Nie pamiętasz tego, tak? Fragmenty. Kiedykolwiek próbowałeś złapać rybę swoimi własnymi dłońmi? Trik polega na tym, żeby położyć swoją rękę w wodzie i pozwolić rybie przyzwyczaić się do tej dłoni. W końcu ryba sama wpłynie ci na rękę i będziesz mogła ją złapać. Spróbuj zrobić to zbyt wcześnie i ucieknie. Wyjmij rękę z wody, ponieważ jest ona zbyt zimna i musisz zaczynać od nowa. I dokładnie tak jest ze mną i z moimi wspomnieniami. Może się to zdarzyło, prawdopodobnie się to zdarzyło, a nawet na pewno się to zdarzyło, a może nigdy się nie zdarzyło. Wszystko z tych kwestii brzmi dla mnie tak samo. Dobra, zajmijmy się jakimiś faktycznymi pytaniami w końcu, czy coś? No, Henry nie jest specjalnie grzecznym chłopcem, muszę to powiedzieć. Zanim, powiedz mi trochę więcej o demonie, który był wewnątrz ciebie. To było 10 lat, w trakcie którego ten skurwiel miotał się we mnie. To zupełnie jakbyś włożyła odłamki szkła w kościach. Jakby krew ci się gotowała, jakbyś miała całą swoją skórę w ogniu. To naprawdę była niesamowita impreza. I w jaki sposób demon sprawiał, że się zachowywałeś? Moje ciało przyzwyczaiło się... Nie, inaczej. Moje ciało było kiedyś całkiem ładne, a teraz spójrz na mnie. Jestem szarą powłoką, która jest pokryta jakimiś demonicznymi ochytstwami. Te sigile cały czas gotują moją skórę. 10 lat zapachu tego, jak moje mięso się gotuje. Masakra. Powiedziałbym, że to wywołuje całkiem negatywne wrażenie, jeżeli chodzi o... Negatywny efekt ma na moim spojrzeniu na świat i zachowaniu. To masz jeszcze jakieś cholerne pytania? No dobra. No tak, no to jest jednak, wiecie, opętanie demoniczne. Kto by się spodziewał, że to będzie przyjemne? Raczej nikt. Mamy trochę tych pytań. Zacznijmy od tych, których się nie spodziewam odpowiedzi. Czy wiesz cokolwiek o zniknięciu KHX? Kto to kurwa w ogóle jest? Tak myślałem. Ale miejmy to z głowy. Zakładam, że większość tych rzeczy to on będzie odpowiadał, że nie wie. Chyba pójdźmy pod górę. Twój motyw. Jaki właściwie ty masz motyw, żeby zabić radę? Czy to jest jakiś żart? Ten wasz cały cholerny syndykat wciska nas, mieszkańców z prawdziwego świata, do swojego dołka na te wyspy i traktuje nas jak jakieś bydło. Czcimy waszych bogów, kiedy wy zajmujecie się zbieraniem energii psychicznej. Nienawidzę was, nienawidzę ciebie i całego syndykatu, ani waszej rady. To jest mój motyw. Nie wiem nic innego. A szczególnie nic na temat waszych syndykatowych członków. A co jeżeli chodzi o demona w tobie? Czuję go na krańcu mojej świadomości przez cały czas. To jest jakby cień w tym ślepym miejscu mojej wizji. Czy on nakazał ci zabijać? Demon to po prostu czysta wściekłość. Jest tak gorący, że aż biały. Płonie wściekłością w moim umyśle przez ponad dekadę. Chce on, żeby ta wyspa została spalona w nicość. No dobra, no demon jak demon, nie? Ja bym zrobił wszystko, żeby go tylko uspokoić. Alibi, tak, na pewno nam się to uda. Czy ty zabiłeś Radę i Marszali? Nie pamiętam. Powiedziano mi, że to zrobiłem. I być może to zrobiłem. Moja pamięć jest ulotna. I dokładnie jak miraż na pustyni. Znika, kiedy tylko jestem bliżej. Co pamiętasz, jeżeli chodzi o zeszłą noc? Nowa noc. Nowa noc? Bogini i wojowników? Nowa noc, nowa noc, nowa noc. To było... Mówiła o tym Akiko. Faktycznie. Mój umysł jest jak pustynia zasnuta mgłą. Widzę rzeczy, które wychodzą z tej mgły i czasami jestem w stanie iść nawet w ich kierunku i się do nich troszkę przyczepić. Moja pamięć, jeżeli chodzi o ostatnią noc, jest dziwna. Tam po prostu nie ma niczego. Nie ma nawet mgły ani pustyni. Tam jest po prostu
Nic, pustka. Pomijając fakt, że widzę nową noc. Czy ktoś ci powiedział coś o nowej nocy, zeszłej nocy? Nie, nie wiem, może. Wydaje mi się, że widziałem boginię. Widziałeś boginię. Czy to było przed, czy po tym, jak znaleźliście marszale? Nie wiem, śledcza. Czego nie pójdziesz i nie sprawdzisz i nie dowiesz się tego sama, zanim zamiast próbować mnie zmusić do zrobienia twojej pracy. Ta wyspa ma wiele różnych statuł bogów. Muszę znaleźć statuę Nowej Nocy. Ona jest w końcu boginią wojowników. Baraki mogą być dobrym miejscem, żeby zacząć. Nie wiem, po co mi ta statua, szczerze mówiąc. Ale sprawdzimy, sprawdzimy. Może tam coś jest przy niej. Może on przy statule był. Faktycznie, jest taka szansa. Dobra. On nie będzie prawdopodobnie wiedział. Widziałeś Juriego ostatniej nocy? Kto to kurwa jest? Tak myślałem. Dobra, zapytajmy od razu do Shalakiko. Czy widziałaś Grand Marshal ostatniej nocy? Oczywiście, że ją widziałem. W końcu ona ma mnie. Ona ma dokonać egzekucji, prawda? Nie pamiętam ani jednej pieprzonej rzeczy. Ale to ma się stać, no nie? Dobra, zapytajmy jeszcze od Duma. Prawdopodobnie też go nie zna. Czy widziałeś doktora ostatniej nocy? Jak mam to niby wiedzieć? Spokój. Zostały nam cztery rzeczy, które może nam dadzą jakieś informacje dodatkowe. Zacznijmy się więc jego ucieczki. Zacznijmy od ucieczki. Tak, od ucieczki. Twoja ucieczka. Powiedz mi, jak uciekłeś. To ty mi powiedz. Ja nie pamiętam. Okej. Czy pamiętasz cokolwiek przed twoją ucieczką? Jakieś podniecenie, krzyki wewnątrz mnie. Obudzili mnie od pierwszy raz od lat. Krzyki? To była taka grupka tych krzyków. Moje całe ciało czuło się, jakby było w ogniu. Chciałem po prostu wyskoczyć z tego świata. Jakikolwiek pomysł, co to mogło spowodować? Twoja praca, żeby to zbadać. No dobra, jeszcze trzy. Będziemy mogli z nim hangoutować swoją drogą? I relationship też podnosić? No to będzie bardzo dziwne. Kto zabił świętych? Marszali świętej pieczęci. Czy ty zabiłeś ich? Tak, nie. Jeśli tak mi powiesz. Brak pamięci? No, chyba powolutku zaczynasz rozumieć, co nie? Znaczy zapytajmy o drugą pieczęć. Czy przyszedłeś przez drugą pieczęć, Henry? Przez co? Przyszedłeś przez taką równinę na ledwo znanej planecie w kosmosie, aby dostać się do Rady ostatniej nocy? Czy ty w ogóle sama słyszysz, co mówisz? Co to do cholery w ogóle znaczy? Czyli też brak pamięci. No i właśnie. Jeszcze o jego opętanie zapytajmy. Powiedz mi, jak to się stało, że tak skończyłeś. A co to jest do opowiadania? Dziecko się nudziło, znalazło swoje powołanie i zostało za nie ukarane. Powołanie było nielegalnym komunikowaniem się z bogami i spowodowało całą demoniczną inwazję. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś hobby, a teraz jestem tutaj. Okej, to akurat odpowiedź mi się podobała. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś hobby. A, pogadajmy o Henry. A właściwie, Henry, pogadajmy. Muszę o tobie wiedzieć coś więcej. Powiedz mi o twoim dzieciństwie. A wiesz, jak to zazwyczaj w życiu bywa. Najpierw zniewolenie, nakaz czczenia koszmarnych bogów, tego typu rzeczy. Jak wy ludzie w ogóle śpicie w nocy? Porywacie nas z prawdziwego świata i używacie nas jak bydło. Powiedzmy, że będziemy anarchiczni w tej kwestii. Ta sprawa jest troszeczkę powalona. Co? 24 wyspy i nawet nam się nie udało przybliżyć do naszego celu. Wszystko co robimy to tylko wypalamy kolejnych mieszkańców i tracimy nas wzajemnie różnych morderstw i demonicznych inwazji. Więc czemu ty tu w ogóle jesteś? A ten cykl będzie trwał w jeden sposób czy w inny. Ja po prostu staram się go uczynić najlepszym jak tylko potrafię. Wszystko jedno. Ej, relationship się faktycznie zwiększyło po tej rozmowie. Zakładam, że nie ma teraz nic do pokonania. Może warto hangoutować przed rozmowami tak naprawdę. No dobra. On faktycznie nie za wiele wie. To jest zdecydowanie prawda. Trochę tutaj zebraliśmy informacji na jego temat. O właśnie, Kiko's Report. Chyba tutaj się niczego nie dowiadujemy nowego. Jeszcze mamy motyw. Prior Crimes, Demonic Possession. No tak. Nic ciekawego nie ma w tych dokumentach, niestety. Nic odkrywczego, może tak. Dobra, opuszczamy miejsce jego, że tak powiem, uwięzienia. I przeniesiemy się gdzie indziej. Tylko wolałbym, kurczę, nie musieć znowu przejść przez tą wielką... Przez tą wielką, kurczę... przez ten wielki most. Więc weźmiemy sobie Lydię. Siemaneczko. I tak właśnie miałem z nią porozmawiać, więc może teraz się nam to uda.
Jak tam twoje śledztwo? No, trwa. Przechodzę po kolei przez listę podejrzanych. Ja na niej też jestem. No, na pewno na niej jestem. W końcu jesteśmy wszyscy winni w teorii, dopóki nie udowodnimy, że jesteśmy niewinni, czy coś takiego, no nie? A co tam w kwestii przenoszenia ludzi na kolejną wyspę? Cokolwiek dziwnego się dzieje? No, wciąż zajmuję się przenoszeniem syndykatu z tej wyspy na następną. Niektórzy z nas się już przenieśli, ale reszta tutaj tkwi, dopóki nie zbadamy tej kwestii. Robiłem to już dla 23 wysep bez większego problemu. Jak tylko Rada zaczyna medytować, ja zaczynam nas przenosić. Dostaję telefon, zabieram ludzi, przechodzę przez bramę, idę na kolejne wyspy i tak w kółko. Ale ta wyspa, ona jest zła, Aldi. Czekaj, to ja powiedziałem, czy to ona? A więc, gdzie mogę cię zabrać? Gdzie możesz mnie zabrać? Słuchaj. Może... Jesteśmy tu, tak? Są bramy Paradise, tutaj byliśmy na początku gry. Tutaj wpadł demon od Henry'ego. Okej. Okay. Co? No my przyjdziemy sobie może tutaj. Do ogrodów. Nie ma problemu, Aldi. Okej. Okay. Attention Lady Lovedays. Connection to East Island established. Dobra. Nam się udało. Pamiętam, że mieliśmy się do jakiegoś przekaźnika udać, żeby sprawdzić telefony tego kolesia jednego. Może jak to nam gdzieś, jak gdzieś zauważymy, to nam się to uda zrobić. To jest ten duszek. Może dalej szuka tych swoich kamyczków. Czy znalazłeś moje kamienie? No niestety jeszcze nie. Okej. Okay. Będzie gdzieś w pobliżu ławek pomiędzy apartamentami mieszkańców i syndykatu. Mam tutaj wykrzyknik przy nim. Zastanawiam się, czy coś się pojawiło nowego. Podejdę sobie do niego, zapytam się o to. Okej. Okay. A, może to, że mogę hangoutować znowu. A ja mogę się pogadać z nim o tych innych alibi. Okej. Okay. A wiecie co, jak już tutaj jesteśmy. Widziałeś może Grand Marshal ostatniej nocy? Nie widziałem jej, okej. Okay. Czy jest cokolwiek, co możesz mi powiedzieć na temat ruchów Henry'ego zeszłej nocy? Czy ja muszę trzymać cię za rękę? Idź porozmawiać z Grand Marshal. Co wiesz o ucieczce ostatniej nocy? A co ja bym mógł wiedzieć? Aha, czyli za dużo od niego się nie dowiemy, ale sam gotować możemy. Co teraz? Wydajesz się być całkiem ambitnym. Czy to jest pytanie, czy stwierdzenie? A czego ty w ogóle taki jesteś? Jaki? Nie bądź arogancki, Yuri, wiesz o co mi chodzi. Ja po prostu chcę, żeby ludzie używali języka poprawnie, kiedy się zajmują rozmową z kimś lepszym od nich. Lepszym. Jestem teraz sekretarzem lidera syndykatu. Tymczasowym liderem. Może. Ale to i tak nie zmienia faktu, że mam zdecydowanie wyższą pozycję niż jakiś wygnany wariat. Tytułu nie powodują, że jesteś lepszym człowiekiem. A, niższa klasa często używa tego argumentu. Jeśli tak by było, to dlaczego ja jestem w pozycji takiej, której posiadam jakąś moc i respekt, a ty nie? Respekt jest czymś, co się nie tyle dostaje, ale się zdobywa. A moc nie jest zawsze cechą pozytywną. To jest tylko gdelenie kogoś zazdrosnego. Może życie nie jest tylko kwestią statusu i zdobywania mocy. A to jest najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Do widzenia. Relationship nam wzrosło. No, okej. Okay. You reach the moon, wiadomo. Okej. Okay. Cały czas się kręcimy w tym jednym miejscu. Może byśmy poszli teraz troszeczkę w inne. Zobaczmy, jak wygląda mapka. Jesteśmy tu. Może pójdźmy do tych apartamentów faktycznie. Apartamenty to pewnie jest to. Jest takie spore całkiem. Przy okazji może ten kamień znajdziemy. Jakbyśmy jakiś automat... O, jest automat właśnie. Automatu też warto skorzystać. Kupimy sobie jakiś. B2 mamy tutaj do kupienia. Parasol się nazywa. No to super. Delikatny kwiatowy drink, który był sprzedawany raczej dla kobiet, ale jest bardzo popularny wśród mężczyzn z jakiegoś powodu. No dobra.
Czyli mamy kolejną maszynkę odhaczoną. Są apartamenty syndyka, tego rozumiem. Shinji oczywiście na nas czeka, bo gdzieś by, jak żeby mogło być inaczej. Dobra, tu sobie od razu kupimy też fast travel. Żeby to było... Potem łatwiej się można było przenosić w to miejsce. Okej, okay, a tam odzyskamy... Czy ja mogę? Mogę, właśnie się zastanawiałem. Próbując przypomnieć, jak się kłóca w tej grze, ale już wiem. Okej, okay, tutaj niczego nie ma. Dobra. Wróćmy sobie teraz tu. I co? A, muszę znaleźć jeszcze posąg tej... Właśnie, bogini. Mogę tym się zająć najpierw. Odejmy z Shinji jednak. Mam wrażenie, że mógłbym z tobą rozmawiać przez cały dzień, Love Dice. Co, o czym tam sobie myślisz? O wszystkim, o niczym. Wiesz, jak to jest. Całkiem relaksujące uczucie. Chyba jesteś jedynym taką osobą na tej wyspie. I dlatego ty jesteś w tej konkretnej sytuacji. Zbyt dużo ludzi myśli o rzeczach zbyt poważnie. Nie myślą o innych, tylko o swoim własnym wynagrodzeniu i polepszeniu swojej sytuacji. A to zupełnie nie tak, jak prawdziwe, perfekcyjne społeczeństwo powinno działać. Czy ty pochodzisz z perfekcyjnego społeczeństwa? Chyba to wam odpowiem na to pytanie. No nie otrzymuje się takiego podejścia do życia i uroczej osobowości, jeżeli nie jest się z miejsca, w którym wszyscy w rządzie próbują tylko się nawzajem jakoś wrzucić w problemy i oczerniać siebie nawzajem za swoją własną, swoje własne okrucieństwo i pomyłki. A ty osobiście? Nie, oczywiście, że nie ja osobiście. Ja jestem niższą klasą. Znaczy, no niższe klasy tak mają. Zresztą nie ma czasu na gadanie, trzeba robić rzeczy. Ale myślałem, że powiedziałeś... No może i tak powiedział. Ale najwyraźniej się jednak śpieszył. Dobra, aromatyczny grzybek. Właśnie, miałem znaleźć tą boginię. Na pewno nie ona. My mamy w ogóle jakąś windę. A tutaj komputerek, ale nie mamy kosmosu, więc na razie z tym faktem nic nie zrobimy. Dobra. Zróbmy tak. Na razie wrócimy sobie tam i popatrzymy na posągi. O, to jest co? Luksusowe apartamenty syndykatu. Kiedyś tutaj mieszkałam, nawet mi było dobrze. No fajnie, 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 że tak miałaś. Ale my musimy znaleźć... To raczej nie chodzi o te posągi. Dobra, nieważne, skoro już tu jesteśmy, posągi odnajdziemy później. Przejdźmy teraz tym apartamentami, może znajdziemy te kamienie. Okej, okay, tutaj nie możemy tego użyć, tak? Nie możemy, dobra. A czy możemy pojechać windą do góry? Chyba tak. Pytanie, gdzie tak naprawdę wyjdziemy w tym momencie? Okej, okay, przy kolejnej ilości posągów. Okej. Okay. Jest dużo relików. Sekator. Czy z drugiej strony też coś będzie? Nie, okej. Okay. O, tu jest ktoś, kogo jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. A, to ciekawostka, zaraz się nim też zajmiemy. Okej. Okay. Tutaj co możemy zrobić? A, ale możemy się tam od razu połączyć z tym. Co to w ogóle jest? Apartament Witness to the End. Statua proroka Crying Grudge. Ten Bóg nieustannie płacze z tytułu wizji przyszłości, których nie może przestać widzieć. No to akurat straszna przypadłość. Kolekcja kwiatków. Witness kolekcjonuje i rozmnaża rzadkie kwiaty i rośliny. Czasami daje je jako prezenty, a następnie strasznie wierci ludziom dziurę w brzuchu, żeby się dobrze tymi kwiatami zajmowali. A to są jedne z najbardziej takich delikatnych roślin na planecie. To super. Silent God, Holy Catalyst, to akurat nic nowego. Telefon Witnessa. Mogłabym to zabrać do wieży komunikacyjnej i zweryfikować lokację. Znaczy, mogę to faktycznie wziąć.
Okej. I tutaj mamy jeszcze reliki. Relikwie właściwie z Persji. Sprzed Wielkiej Zdrady. To są wczesne obrazy przedstawiające bogów i demonów. No dobra. Znalazłem telefon Witnessa w jego apartamencie. To spoko. Jeśli będę potrzebować, mogę przejrzeć różnego rodzaju zapisy z tego telefonu. Powinno pozwolić mi lepiej odczytać pozycję Akiko, kiedy wykonywała telefon. Do tego znaleźć wieżę komunikacyjną. No i właśnie ta wieża komunikacyjna, gdzie ona jest? Czy jest szansa, żebym tutaj gdzieś wykrył to w ten sposób? Czy raczej ona... O, tu jest w ogóle workshop KHX-a. Dobra, to też trzeba będzie się udać. I piramidzie teraz byliśmy już. Dobra. Nie, jeszcze chciałem jedną rzecz zobaczyć. Demonic Possession, tak, to nic nowego. Oj, zawsze to wyłączam odruchowo, a to nie o to mi chodzi nigdy. Bo tu mam jeszcze jedno, Agitation. Coś spowodowało jego jakby obudzenie się. To nie jest tak, że on po prostu sam to odczuł. Być może coś wywołało w demonie taką reakcję. Ktoś po prostu próbuje. Jeszcze to, że próbują go wyrobić, to mam wrażenie od początku, ale być może ktoś nie tylko korzystał z faktu, że on ma tego demona, ale nawet pobudził tego demona jakoś. Aha, tu są o innych rytuałach zapiski. To nie był zakończony. Jeszcze w szkole. Podejrzewali już wcześniej różnego rodzaju próby jego komunikacji z niebiosami. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że to było zaskoczenie dla kogokolwiek. A tutaj mamy co? The Witness to the End. To jest z kolei Sam Daybreak. Lydia i Sam są tutaj we dwójkę. Okej. Trzeba tutaj niepostratowane dowody. Telefon Witnessa. No nie wiemy też, kto dał książkę Henry'emu. To są takie rzeczy, które nas jeszcze będą prawdopodobnie przez jakiś czas zastanawiać. Teraz pytanie, czy tutaj do domu można jakoś wejść? A nie, w sumie nie potrzebuję, już wziąłem ten telefon, no tak. No dobra, w takim wypadku będziemy się mogli zająć rozmową z Witnessem zaraz. On tam, widzę oczy pod tą maską, to jest tylko maska, to nie jest tam naprawdę szkielet. Ma też dużo jakichś dziwnych znaków na sobie. Przeraża mnie to z tyłu latające cały czas koło, no ale cóż. Tak czy siak, tym zajmiemy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Za ten odcinek wam ślicznie dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie póki co na temat całego tego case'u, jednego, drugiego, bo jeszcze przecież KHX-a musimy szukać cały czas. A my zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!